Cześć. Godzina 9. 26 dzień grudnia 2022 roku. Poniedziałek. Jastrowie. Temperatura nieco podskoczyła. Pojawiły się chmury deszczowe. W nocy padało. Teraz tak, wiecie, jest tak sobie. Nie pada, ale w powietrzu coś tam się unosi. Czy jestem wypoczęty? Pół na pół. Czy jestem posunięty z pracami do przodu? Pół na pół. A jak wygląda sytuacja? Tak ujmując to ogólnikowo, pół na pół. Dobra, wszyscy śpią. Pogoda raczej nie zachęca do spacerów. Trasa turystyczno-sprawnościowa. Czwórka, co to może być? Rezerwat Diabli Skok. Zabytkowy cmentarz żydowski. Sprawdźmy, ile zachowało się macew. Będzie kilka sztuk, kilkanaście, a może nie będzie żadnej. Jestem do... O! Są! Są, są! Są, 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 są. O. Narobił hałasu, pobudził mieszkańców i pojechał. Przyznam, że są w świetnym stanie. Z reguły są zniszczone, roztrzaskane w drobny mak. A te mają to szczęście, że szkoła podstawowa numer 1 imienia Adama Mickiewicza. Kamienice przy ulicy Kilińszczaków. Ta pochodzi z roku 1908. Czterysta lat królewskiego miasta Jastrowia.
najciekawiej prezentuje się główna ulica w mieście, ulica Poznańska. Poczta Polska. Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej. Wzniesiony w stylu neobarokowym w roku 1913 kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Zaczęło delikatnie kropić. Brama. Wokół świątyni trwają prace remontowe. Plebania. Wał Pomorski, Jastrowie. Siedziba Urzędu Miasta. 10:00. Ale miła niespodzianka. Jest tutaj o wiele więcej ciekawych budynków do zobaczenia, niż się tego spodziewałem. Kolejny mural. Apteka. Budynek pochodzi z roku 1900. I dawny ratusz. Miejska Biblioteka Publiczna. Popiersie Jana Pawła II. Honorowego obywatela miasta i gminy Jastrowie. I plac Jana Pawła II. Tam jest. Dzieło sztuki. Naścienny obraz. Przedstawiający miasto.
kamienicę przy ulicy Adama Mickiewicza. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Apteka i notariusz. Państwowy Dom Dziecka. Piękna willa. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Jastrowie. Też wypatrujecie słońca? Ale się cieszę, że tutaj przyszedłem. Jezioro duże. I plaża miejska. Czysto, schludnie. Do samego końca. Do góry! Wydeptaną ścieżką. Niegdyś pędziła tędy linia kolejowa. A teraz pędzimy my. Jest! Uparcie wisi nad rzeką, gwdą, most kolejowy. O, na dole widzę jakąś parkę. Można do niego podejść praktycznie z każdej strony.
Najlepiej będzie ustawić się gdzieś tam. Tak. A, dobra, pójdę wam na rękę. Żebyście nie musieli szukać, to zaznaczę ten punkt krzyżykiem. Szukajcie krzyżyka. Nie jest zbyt duży. W zasadzie taki półkrzyżyk z tego wyszedł. 3/4. Może jeszcze to. O! Jest, jest. I wtedy stajecie tu. I macie most jak na dłoni. Szukać krzyżyka. Plusika, krzyżyka. Ostatnie ujęcie. Pożegnalne. Wracamy na drogę asfaltową. Chyba, że jeszcze coś wykombinuję. Nie no. Nie mogłem tak po prostu sobie pójść. Co to, to nie. Wdrapałem się na drugi koniec. O. Dotkniemy. Historyczna chwila. Albo nie będziemy dotykać. Może sobie tego nie życzy. Właśnie. Niczego nie dotykamy. Co by to nie było. Dobra. Co ma wisieć, nie odleci. Górzna. Z tym, że nie jestem pewien, pod czyim jest wezwaniem. To jest powód moich wątpliwości. Dawny kościół, kaplica. Nigdzie nie ma żadnego krzyża. Natomiast w oknach dostrzegłem rozwieszoną siatkę. Czyżby... sala gimnastyczna? Ludzie! Ludzie, jak ja uwielbiam polne drogi! O! Są najlepsze! Gdzie poczujecie prawdziwą wolność, jak nie na tak wielkiej, otwartej przestrzeni? Co tam góry? Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Drewniany. Do kolekcji. Piecewo. Osówka. Jak sobie wędruję, a sobie. Kościół pod wezwaniem świętej rodziny. I drewniana dzwonnica kościelna. Tarnówka. Placówka Poczty Polskiej. Prace budowlane? Kto?
Ktoś by powiedział: o, skrzacie, przyszedłeś za wcześnie. Wcale nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Efekt końcowy będzie trwał latami, a proces powstawania nowego terenu rekreacyjnego to kwestia chwili. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, szanowni państwo, powstanie wielkopolskie. Ten temat będzie nam towarzyszył przez kolejne miesiące. Czy na wiosnę będzie gotowe? Dobre pytanie. Idę, idę. Nie musisz mi poganiać. Czworonożny przyjacielu. Gdzie by się do ciebie ustawić, co? Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. A, zmienię miejsce. I już inaczej. Dlatego warto zataczać kręgi wokół kościołów, cerkwi, zamków, pałaców, dworów, ratuszy, kamienic, dworców kolejowych, autobusowych, wież ciśnień, wież widokowych, wokół pomników i tak można wymieniać w nieskończoność.
Cześć. Godzina 8:45. Chłodny, wietrzny wtorek. Tarnówka. Święta, święta i po świętach. A, zleciały. Jak każdy inny dzień. Czuję, że ubrałem się zbyt delikatnie. Troszkę mi się marznie. Przeczekać? Czy lepiej zatrzymać na te 2 minuty i się przebrać? Gdzie te zimowe śniegi, się pytam? Gdzie one są? Podwiewa. Dwór. Jedno z najdziwniejszych i najsympatyczniejszych zdobień bocznej ściany budynku bloku mieszkalnego, jakie w życiu widziałem. Krówki w oborze. Wszystkie skierowane są w naszą stronę. I się uśmiechają. Bartoszkowo. Uspokój się! Uspokój się! Bartoszkowo. Tarnowiec. Sokolna. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Cztery zabytkowe krzyże. Pogórze. Krajenka wybudowanie. Krajenka. Pałac Sułkowskich. Jest elementem szlaku księżnej Anny. Nie, muszę inaczej się ustawić. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy. Obejdziemy go dookoła. Nie jest duży. O. Zimno. Zimno, 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 zimno. Niewielki park. I amfiteatr. Zejdziemy na dół. Jesteśmy na scenie. Zgromadzili się wszyscy zainteresowani. Ekstra.
Cześć. Tłumy szaleją. A wystarczy opowiedzieć tylko jedno słowo, od którego wszystko się zaczyna. Park miejski imienia księżnej Anny Sułkowskiej. Niewielki, skromniutki, przez co łatwiejszy w utrzymaniu, w czystości i w porządku. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Fontanna. Cmentarz ewangelicki. Opanowany przez bluszcz. Nie ma sensu chodzić i szukać nagrobków. Wszystkie utopiły się w zieleni. Nawet te, które wystają nieco wyżej. Okej, dobra. Cześć. Godzina 9:28 12 miesiąca. Jeszcze starego roku. Środa. Szkoła. Ulica Władysława Jagiełły.
kościół pod wezwaniem świętej Anny. Dopowiem, że był kiedyś zamkiem. Przynajmniej w jakiejś części. I tak sobie go zaznaczę. Jako zamek. O! Nagrobek. Grób. Z XIX wieku. I strzelista kolumnowa kapliczka. Właśnie odbyłem bardzo sympatyczną, ponad 20-minutową rozmowę z panem policjantem, który mnie rozpoznał. Bardzo niedobrze. Coraz częściej jestem rozpoznawany na ulicy. Tak nie może być. I wieża. Fragment murów. Kaplica. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Proszę dotknąć. Dotknięte. Czekamy na zielone. No dalej, dalej, dalej. Szybciej, szybciej, szybciej. Ile będę... O! Jesteśmy na rynku. Taka choineczka. Udekorowana kartkami świątecznymi. Wszystkie zostały zalaminowane. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym nowym roku. Świetny pomysł. Bałwanki. Tak, motyw bałwanów i choinek. Są sanie świętego Mikołaja. A gdzie jest Mikołaj? I renifery? Chyba znalazłem panią Mikołajową. Nie. Chociaż już sam nie wiem. Nie, to chyba młody Mikołaj. W takim bardziej nowoczesnym wydaniu. Ma brodę, tak. Mikołaj. Co się będzie patyczkował, zaprzęgał renifery, jak może wskoczyć w taką maszynę. O, tu podczepił wory z prezentami.
ale jazda. Świetny rynek. Oj, będę dzisiaj zasuwał. Niech no tylko opuszczę granice miasta. Prawie że biegusiem. Młyn. Troszkę źle to rozegrałem, ale wiele nie straciłem. No, słoneczko. Próbuję przebić się przez chmurki. Oby skutecznie. Zaczyna mi go brakować. Słoneczka. Światła. Zabytkowy dom. Ceglana kapliczka świętej Katarzyny. Niestety nie zobaczymy lapidarium i placu Jana Pawła II. Nie zdążę. Trudno. Cmentarna, ceglana, kolumnowa kapliczka. Jeszcze kilka kroków. O! Most kolejowy. A gdybym stanął... Nie, tam chyba się nie uda. Most kolejowy. Wieża ciśnień? Raczej tak. Fajnie, że ją zauważyłem. Jest niedaleko stacji kolejowej. Stacja kolejowa. Dworzec kolejowy. Dwa budynki, wygięte w łuk,
razem tworzą coś na kształt podkowy. Takie konstrukcje najczęściej spotykamy przy zespołach pałacowych. Są to zazwyczaj oficyny, budynki gospodarcze. Ciekawe. Czajcze. Leśnik. Szkoda, że nigdzie nie ma znaku drogowego z nazwą miejscowości. Fajnie byłoby mieć leśnika. Tam jeden stoi, ale ma kształt strzałki, a to nie to samo. Co prawda chodziło mi o tamten znak drogowy w kształcie strzałki, ale znalazłem drugi, leżący w rowie, też się nada. Leśnik. Właśnie trwają prace budowlane. Oto powód, dlaczego tutaj leżą. Zacznie padać, czy nie zacznie? Podróżna. No, super, wieje i pada, no. Tego mi brakowało. Spichlerz. Jest zamieszkały. Widok z boku. A nie mieści mi się na zdjęciu. Dzwonnica kościelna. Kościół pod wezwaniem świętego Michała. Powiedziałbym, że jest nietypowy. Gdyby nie krzyż na górze, to uznałbym, że patrzymy na kamienicę, dom mieszkalny. Tyle okien. Śmiardowo-krajeńskie. Dwór. Dwór, który częściowo został zaadaptowany na kościół. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. Zima 2022 roku. Gdzieś jest, ale gdzie? Gdzie się podziała? Fajna malownicza dróżka. Idę skrótem. Głupczyn. Cmentarna kapliczka słupowa. Bardzo podobna do tej, którą widzieliśmy kilka godzin wcześniej.
dzwonnica kościelna i kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Wciąż przemieszczamy się szlakiem księżnej Anny. Raczej przypadkowo. A jak to wygląda? Leśnik Młyn. Osada Młyńska Leśnik. No byliśmy. Tak, na pół gwizdka. Podróżna jest. Śmiardowo-Krajeńskie jest. Piątka Głupczyn jest. Szóstka odpadnie. Żeleźnica. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Ciekawe, co tam jest. Obecny kościół wzniesiono w latach 1869-1871 w stylu neogotyckim. A pokażę jeszcze z bliska, jak wyglądają i dzwonnica, i kościół. Kolumna z figurą Matki Bożej. I z dzieciątkiem. Tuż przy świątyni znajduje się kilka nagrobków pamiętających wiek XIX. W tym pochowano księdza Jana Polachowskiego. Proboszcza. Kapliczka z figurą świętego Józefa. Nie jest sam. Pełne zachmurzenie. Co to za ziewanie? O tej godzinie? Która to jest? 14:30, 15? Coś koło tego. Za wcześnie, za wcześnie. Podupadający na zdrowiu kościół ewangelicki. Szkoda, że się marnuje. Dolnik. Paruszka.
Cześć. Godzina 9. Czwartek. Niebo jest w pełni zachmurzone, delikatnie kropi. Ok, startujemy. Świetlica wiejska. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Skórka. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Młyn. Ma się doskonale. Komiks. Nie mądź spokoju rzeki. Rozkaz. Jas. Dworzec kolejowy. Nieczynny. W końcu się pojawiłeś, kolego. Schron. Na mapie został oznaczony numerem 48. Pozycja pilska. Aha. No nie należy do największych, ale idealnie nadawałby się na przystanek. No. Piła. Elektrownia wodna Piła Koszyce. I rzeka Gwda. Lepiej nie będzie. Młyn. Obecnie prowadzona jest tutaj restauracja. Niewielka stanica wodna Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Wodniak. Jesteśmy nad brzegiem zalewu. Opłaciło się pójść na skróty. Parę minut po godzinie 14. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Półtorej godziny. Zanim zacznie się ściemniać. Na niebie pojawiły się chmury. Zasłaniając słońce głęboko. Dobra. Jesteśmy na terenie lotniska wojskowego. Trochę tu pokrążymy.
skacząc od jednego obiektu do drugiego. Postaram się zebrać ich jak najwięcej, ale widzę, że niektóre są wciąż wykorzystywane. Na przykład tamten. Coś tam się dzieje. No nic, mamy ten. Sezamie, otwórz się. No tak. Gdybym powiedział to z pełnym przekonaniem, to by zadziałało, a tak to już po wszystkim. Nie będę miał drugiej szansy. Kolejna sztuka. Widok z boku. Schron. Jeszcze jeden, jakieś takie stanowisko. No, nareszcie. Trafiły się sztuki na otwartej przestrzeni. Ten jest własnością Pilskiego Muzeum Wojskowego. Jeszcze jeden. No nic, trzeba będzie porobić zdjęcia w trybie ekspresowym. Kolejny. I jeszcze dwa. Cóż mógłbym dodać? Może to, że można się tutaj swobodnie przemieszczać, przynajmniej w tej części lotniska. O, nareszcie odsłonięty tył. Siedziba klubu. No i proszę. A to nie wszystko. Po drugiej stronie lotniska są następne tego typu obiekty. Rozpędzamy się i zaraz wystartujemy. O, już czuję, jak się wznoszę ku niebu. No, jeszcze trochę. A, za bardzo jestem dociążony, gdyby nie plecak. I jego zawartość. Już dawno bym śmigał gdzieś tam na wysokości chmur. O. Jedno skrzydło, drugie skrzydło. Tak. Dobra,
zaraz wybije 15. Postanowiłem przejść się do kolejnego skupiska schronów magazynowych, czy jak to tam się nazywa. Najwyżej umieszczę odpowiednią nazwę. Tam numeracja skończyła się na 14. A to by mogło oznaczać, że zarówno tu, jak i tam, gdzie właśnie idziemy, będzie po 7 sztuk. A jak nie, to nie. No niestety, rezygnuję z odkrywania drugiej części lotniska. Widzę to, co nas interesuje. Mamy tam, nie wiem, coś około kilometra, ale w jedną stronę, w obie dwa. Już się ściemnia. No szkoda. Troszkę boli. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Gdyby to nie było 100 tysięcy kilometrów, a 150 tysięcy, a najlepiej 200 tysięcy, i gdybym nie miał odgórnej czasowej granicy, no to słuchajcie, wszystko byśmy zobaczyli, wszędzie byśmy zajrzeli. Jak się okazuje, 100 tysięcy kilometrów na Polskę to zdecydowanie za mało. Nagrywam go dla celów archiwalnych. Kto wie, jaka czeka go przyszłość. Tamten budynek został gruntownie odświeżony.
Cześć. Godzina 9. Piąteczek. Przedostatni dzień 2022 roku. Piła. No, będzie się działo. No to jazda. Powiatowy Urząd Pracy. Gmach Starostwa Powiatowego. Kamienica mieszkalna przy ulicy Maksymiliana Marii Kolbe. Szkoła podstawowa nr 5 imienia Dzieci Polskich. Co tam się chowa? Już wam mówię. Mówię i pokazuję. Coś, co koniecznie musicie odwiedzić. Park miejski imienia Stanisława Staszica. Prezentuje się wyśmienicie. Popiersie Stanisława Staszica. Żył w latach 1755-1826. O, trwają prace. Nie trzeba. Na czym to ja skończyłem? Park jest różnorodny. W tej chwili odbywają się prace remontowe przy altanie. Jeżeli chodzi o ścieżki spacerowe, to w ich przypadku nie obowiązuje żaden schemat. Wiją się wedle własnego uznania. Tak. Nigdzie nie zauważyłem jednej głównej alei. Okay.
krzyżują się ze sobą na tysiące różnych sposobów. Dom strzelecki. Hotel. Zabytek. Trafiłem na coś takiego. Coś na kształt baszty, bastei. Miła niespodzianka. Sprawdzę, co jest na górze. Parę stopni. Teraz bez plecaka to jak kozica. O, i już jesteśmy na górze. Aha. Przypomina element murów obronnych. Sanepid. I wieża ciśnień. W pobliżu tego miejsca od września do grudnia 1939 roku więzieni byli patrioci polscy w niemieckim obozie przejściowym Albatros. Niemieckim. Szkoła podstawowa numer 7. Cmentarz ewangelicko-augsburski. Kolegiata pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Matka Boska z dzieciątkiem. Dzwonnica kościelna. Wieża ciśnień. Właśnie się dowiedziałem, że najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości ta wieża zostanie wyburzona. Kto wie, czy nasze nagranie będzie ostatnim, na którym będzie można ją zobaczyć. Szkoda, ale skoro się sypie i stwarza zagrożenie i nie ma na nią żadnego pomysłu, fajny mural. Niczego sobie uliczna sztuka. Szkoła podstawowa numer 1 imienia Stanisława Staszica. Widziana z tyłu.
a tak prezentuje się z przodu. Szybko, 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 szybko. Zaczyna się. Ostry marsz bez trzymanki. Pomnik poświęcony kolejarzom, pionierom odbudowy Piły. Dopiero teraz zauważyłem, że pomnik zrobiono z szyn kolejowych. Plebania parafii ewangelicko-augsburskiej. Kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem świętego Jana. Budynek dawnego sanepidu. No nie ma się najlepiej, ale dobra nasza wkrótce ma zostać wyremontowany. Kamienica przy ulicy Okrzei. Godzina 12. Pomnik poświęcony pamięci jednostkom lotnictwa polskiego w Pile. Samolot. Siedziba banku. Kościół pod wezwaniem świętej rodziny. Tam na górze byłby doskonały punkt widokowy. A może jest? A ja o tym nie wiem. Pomnik papieża Jana Pawła II. Wiecie co? A polecimy kamerą od dołu do góry. Zespół szkół budowlanych. Technikum numer 4. Idziemy przyjrzeć się kolejnej pozycji. O! A ja jeszcze pokażę wam kościół z przejścia dla pieszych. Już? Napatrzyli się? Świetnie. Idziemy dalej. A może tak? Pokażę wam coś jeszcze. Dobra, idę na drugą stronę. Zdążę! W ostatniej chwili. O! 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 Na górze, poza zegarem, umieszczono 12 znaków zodiaku. Deptak. Ulica Staromiejska. Plac Zwycięstwa. O. Niezwykły pomnik
papieża Jana Pawła II. Pamięci bohaterów poległych, zmarłych i więzionych za wolność i niepodległość ojczyzny. Trzynasta. Cztery ściany placu tworzą wyłącznie bloki mieszkalne. Tych raczej nie będę pokazywał. A czwartą półścianę stanowi hotel. Pomnik Stanisława Staszica. Zgadza się, jeszcze jeden. Zbiera mi się materiału, oj zbiera. Ile dzisiaj pośpię? 3 godziny? Poczta. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Budka literacka. Budka nietelefoniczna. Wybierz numer, pozycja pierwsza, nieznane przygody Mikołajka. Dwójeczka, król Maciuś I. Piątka, Tolkien dzieciom. Dziewięć, tygryska i tak dalej. Dobra, sprawdzimy. Wybierzemy pozycję. Florka, listy do babci, 3. Działa. Halo, Florek? Tu skrzat. Co tam? Działa, działa. Wszystko jest sprawne. Plac Konstytucji 3 maja. Plac Konstytucji 3 maja. Super, cały nasz. Wszyscy krążą wkoło placu. Ekstra. Staniemy na samym środku. O! Jest pomnik i już do ciebie idziemy. Ławeczka Stanisława Staszica. I pomnik. Kamienice przy ulicy 11 listopada. Kamienica przy ulicy 14 lutego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Czternasta.
a jeszcze tyle miejsc do zobaczenia. Najwyżej co nieco przełożę na jutro. Stacja kolejowa. Piła główna. Skoro jest stacja, to musi być i dworzec. No niestety, nie stanę z boku ani jednego, ani drugiego, ponieważ budynek jest przesłonięty. Szybko, 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 szybko. Do następnego obiektu. O ile uda mi się tam dostać. Figura świętej Katarzyny, patronki kolejarzy. Co my tu mamy? Parowozownia. Nazywana również okrąglakiem. Wieża ciśnień. To już trzecia. Szkoda, że... No nic, ostatnia wieża ciśnień. Ta również przeznaczona jest do rozbiórki. Nie ma szans, żeby podejść bliżej. Jak? Którędy? Nikt mnie tu nie wpuści. To i tak dobrze, że chociaż zza ogrodzenia cokolwiek widać. Most kolejowy. Taka miejscówka. Całkiem niedaleko znajduje się drugi most kolejowy. Plac Stanisława Staszica. Jak to rozegrać? Ostatnie minuty. Co to za budynek? Sprawdzałem w notatkach, nic nie znalazłem. Na mapie też żadnego opisu. Co to może być? Wcześniej widziałem kursującą policjantkę. Szkoła policyjna? Tak. Szkoła policyjna. Regionalne Centrum Kultury.
Cześć. Godzina 9. 31 grudnia 2022 roku. Sobota. Piła. Kropi. Tego się nie spodziewałem. No nic, rozłożę parasol. Odhaczymy jeszcze kilkanaście pozycji i ruszamy dalej. Park na wyspie. Może się przejaśni. Musimy być dobrej myśli. Dobrej. Najlepszej myśli. O. Korona. Park poprzeplatany jest licznymi ścieżkami spacerowymi, biegowymi. Dopiero co się tutaj pojawiłem, a już naliczyłem co najmniej 10 biegających osób i jedną korzystającą z siłowni plenerowej. Fajnie, fajnie dbać o zdrowie fizyczne, duchowe, mentalne, każde ważne. Czyżby trwały jakieś zawody? Fajnie. Nie ma to jak żegnać stary i witać nowy rok rundką wokół parku. Tak. Albo wokół Polski. Fontanna. Ta jest ciekawsza. Centrum doskonalenia nauczycieli. Kamienica przy ulicy Bydgoskiej. Ulica Roosevelta. Muszę się rozpędzić. Jak się rozpędzę, to się trochę obudzę. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. A zajrzymy, co tam się dzieje. U braci mniejszych kapucynów.
klasztor. Zespół szkół muzycznych. Nie będę dłużej czekał. Może tak? A może jeszcze tak? Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Jest najstarszym zabytkiem sakralnym w Pile. Plebania. Dom, w którym urodził się Stanisław Staszic. Muzeum. Po drugiej stronie skrzyżowania stoi kolejne muzeum. Muzeum Okręgowe imienia Stanisława Staszica. O, jaka piękna willa. Rzeka Gwda. I bulwar. Planowałem przespacerować się wzdłuż brzegu. Czas nagli. Także ten pomysł niestety nie zostanie zrealizowany. Szkoda. Parszywa mrzawka, no. Zachlapi mi kamerę. A to co? Co to takiego? Co to jest? Fantastyczny mural. Plac księdza Domańskiego. Siedziba Urzędu Miasta. Musiałem się tutaj wrócić. A już nie będę podawał powodów. Dobrze się składa, bo mieliśmy prawie że po drodze. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. 10:30. Nie jest źle. Kilometry też się zgadzają. Jestem głodny. Na śniadanie zjadłem 4 kromki chleba i zupkę chińską. Wypiłem jedną kawę, jedną herbatę. Wczoraj po całym dniu marszu zjadłem 3-4 wafelki, chleb z małym paprykarzem,
i też jakąś kawę wraz z herbatą. Nieźle. Śpię po 4 godziny. Całodniowy posiłek składa się z przekąski. O rany. Ale dam radę, wytrzymam. Najwyżej jeszcze trochę schudnę. Nie wiem z czego, ale schudnę. Aż już zupełnie zniknę. Nic ze mnie nie zostanie. O. Ciasteczkowy potworek? Tylko ciebie mi brakowało. Tak. Marcepan. O! Idę, idę. Pokażę pomnik i idę. Przypadkowo trafiliśmy na bardzo ciekawy, nietypowy mur. Co w nim takiego niezwykłego? Ano to, że jest wklęsły. O! Tworzy taką falę. A narożniki wzmocniono szynami kolejowymi. Figura Jezusa Chrystusa. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystko pozałatwiałem. Już jestem spokojniejszy. Szykuje się zabawa noworoczna przy laptopie. Nie ma taryfy ulgowej, nie ma świętowania, celebrowania tak ważnych wydarzeń. O nie. To nie ma znaczenia, co tam będzie w kalendarzu. W moim jest tylko jedno. Dzień marszu. Zbierania materiałów filmowych, a później dzień siedzenia, dzień, wieczór i czasami północy siedzenia przy laptopie. Tak, rozpisywanie trasy. Jeżeli trochę szczęścia dopiszę i znajdzie się chwila wolnego czasu, to przysiądę do zaległych rzeczy. Wciąż nie poszyłem. O ty! Wciąż nie poszywałem dziur. Nie ma kiedy, ludzie, nie ma kiedy. Gdybym potrafił się tak klonować. Jeden ja zająłby się sprzętem, naprawą i tak dalej. Drugi ja zająłby się planowaniem trasy, rozpisałby ją na kilkanaście dni do przodu. Trzeci ja zająłby się przygotowaniem rozpiski dotyczącej wizyt w największych miastach w województwie wielkopolskim, także to już byśmy mieli z głowy. A ja zająłbym się na przykład obróbką tej sceny. Także sami widzicie, sami słyszycie, ile osób potrzeba, żeby jakoś to ogarnąć. 5? Przydałoby się jeszcze z 8. Tak. Nie wiem do czego, musiałbym się zastanowić. Wiem do czego. Ta pozostała ósemka stałaby nad piątką
i motywowałaby nas do szybszej i wydajniejszej pracy. Szybciej! Więcej! Dalej! Co, zmęczony? Nie, ty nie możesz być zmęczony. Wydaje ci się, że jesteś zmęczony. Skoro rozumiesz to, co do ciebie mówię, to znaczy, że jeszcze nie jest źle. Jak padniesz trupem, jak już nie będziesz wiedział, co robisz, i jedną i tą samą czynność będziesz powtarzał od 30 minut, to wtedy uznamy, że okej, kładziemy się spać. Tak to właśnie wygląda, a później błędy językowe, błędy logistyczne. Gdzieś pójdę niepotrzebnie, trzeba się wrócić. Zignoruję notatkę, a później się wściekam, że nie zobaczyłem największego budynku w województwie. Albo nie odwiedziłem jednej kalwarii w województwie. Albo nie wspiąłem się na najwyższe wzniesienie w województwie, obok którego przechodziłem. Nawiązuję do wizyty w województwie lubuskim, gdyby ktoś pytał. Tak właśnie się stało. No i o, i przepadło. Także tego łatwo nie jest. I bardzo dobrze, bo jak byłoby łatwo, to byłoby nudno. Co to za wyzwanie, jakby wszystko przychodziło od tak. Nagadałem się, wystarczy. Skoro sobie pomarudziłem, to może warto wspomnieć o czymś pozytywnym. Pewnie, że tak. Okej. Wciąż idę. No i chyba tyle z tych pozytywnych wiadomości. O, to musi wystarczyć. Wciąż maszeruję. A, o! No właśnie. Ostatni dzień tygodnia, a ja wciąż nie poinformowałem was o tym, że w poniedziałek przekroczyliśmy granicę 23 tysięcy kilometrów. Tak. Dziękuję za oklaski. A teraz którędy? Tędy. Chyba, że... Przydrożna kapliczka z figurą Jezusa Chrystusa. Drewniana dzwonnica kościelna. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Chyba za daleko się zapędziłem. Ten znak mówi wszystko. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nawet to nas nie powstrzyma. Ługi Ujskie. Co mi zostało? Pół chleba. Cztery tabliczki gorzkiej czekolady. I kilka gorących kubków. Plus pół litra kilkudniowej Pepsi. Stobno. Wygląda jak pomnik wojenny.
na górze zainstalowano krzyż. Przedszkole. Cześć. Godzina 9. Pierwszy dzień stycznia 2023 roku. Stobno. Piękny dzień. Zachmurzony, jest ciepło. Delikatnie wieje. Kościół pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Ciało. 2,5 roku w trasie. Nawet nie wiem kiedy. Kolejne lata śmigną równie szybko. Kwestia czasu. Kilometrów. C.
cały czas przed siebie. Cel jest daleko z przodu i trzeba go osiągnąć i zrealizować. Ten najważniejszy ze wszystkich. Wytrzymam. Wytrzymałem do dzisiaj. Wytrzymam i do wielkiego finału. Nic mnie nie powstrzyma. Co to za miejsce? Za chwilkę się dowiecie. Noworoczna niespodzianka. Schron. Przed chwilą go dostrzegłem. Nie wiedziałem, że tutaj jest. Fajny prezencik. Już pierwszego dnia. Śluza numer 12, nowe. Kotłuję się. Do góry, do góry, do góry. Wszystko się zgadza. Póki co o spływie kajakowym można raczej zapomnieć. Brakuje tutaj tablicy informacyjnej dotyczącej Wielkiej Pętli Wielkopolski. Może jeszcze nie została zainstalowana. Idę i idę i idę. I dojść nie mogę. Za chwilę szykuje się odbicie w prawo. Będziemy musieli pokonać, nie wiem, 300-metrowy dziki odcinek, przedzierając się, no właśnie przez co, zaraz się okaże, chyba że będzie tam jakaś droga, której póki co nie zauważyłem,
a może będziemy szli wzdłuż rowu melioracyjnego. Też może być. No, oby nie przez coś takiego. Nie, bo to by oznaczało katastrofę. Nawet bym nie próbował. A przy okazji dodam, że przecinamy Dolinę Noteci. Przeżyjmy to razem. Tu i teraz. Chwila prawdy. Będzie jakieś przejście? Jest. Już je zauważyłem. Przecież nie udałoby mi się sforsować takiego szerokiego koryta. Szerokiego i głębokiego. Ale tam coś zauważyłem. Odbicie w prawo. Prosto do wsi. Widać już pierwsze domy. Ach, ten mój instynkt. Prawie nigdy mnie nie zawodzi. A raczej ja go niż on mnie. Parę razy go zignorowałem i o. Noga złamana. Albo coś tam pominąłem. Nieważne. Jest. No, to jesteśmy w domu. Ekstra. Kto tam leci? Ptaszek. Wybiła godzina 12. Do tej pory pokonaliśmy 14,5 kilometra. Na tym odcinku zobaczyliśmy jedną, jedyną śluzę. Skromnie. Bardzo skromnie. Niestety, niestety, większość śluz jest zlokalizowana daleko od wsi, przy korycie rzeki. I z której strony nie próbowałbym podejść, zawsze będzie trzeba przemaszerować się przez szerokie pole. Tam i z powrotem. Nawet gdybym szedł wzdłuż koryta rzeki, to i tak musiałbym wrócić do wsi. Nie ma szans, żeby jakoś inaczej to ugryźć. A nie chcę rezygnować ze śluz. Nie ma ich zbyt wiele. Tak na dobrą sprawę, 15 kilometrów. Zrobimy tak. Start. Tu jest 15 km. Podzielimy to na jeszcze dwa przystanki. Tak mniej więcej by to mogło wyglądać w wydaniu klasycznym. Wieś, 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 wieś. Powiedzmy kościół, kościół, jakaś kapliczka. Innymi słowy, póki co do tego kompletu brakuje nam jednej wsi. Bo tutaj jest śluza pomiędzy punktem startowym a punktem, w którym aktualnie jesteśmy. Gdyby śluzę potraktować jako pojedynczą wioseczkę, osadę, no to okej. Ale właśnie, szkoda, że nie trafiła się jeszcze jakaś inna po drodze. Była tam. No właśnie. Thank you.
A ile żeśmy zobaczyli do tej godziny dwa dni temu, będąc w Pile? Możecie sobie porównać. Kamienice, dworzec kolejowy, wieże ciśnień, no i cała ta reszta. A po przeciwnej stronie jest jedna śluza. Zachciało mi się robić pętlę, to teraz mam. Spoko, śmieję się z tego. Przecież nie mam do nikogo żadnych pretensji. Ani do siebie, ani do ciebie, ani do niego, do nikogo. Tak jest i tyle. Mógłbym z nich zrezygnować, ale zbyt fajnie wyglądają. Poza tym, no, gdzie indziej trafimy na śluzy? No nigdzie indziej. No. Wszyscy w domach. Przydrożny krzyż. Dawna remiza. Pomnik przyrody, grupa drzew. Platan. Obok rośnie drugi. Wszystko się zgadza. Opustoszały pałac. Okna na parterze zakratowano. Drzwi zabezpieczono kłódką, a całość ogrodzeniem. Wszystko uchwycimy okiem kamery. Zmienić się zmienisz. Tylko w co? W ruinę? Czy w pałac, który otrzymał swoją drugą szansę? Drugą, trzecią, którąś tam. W każdym razie kolejną. Muszę przyspieszyć. Wygląda jak dawna szkoła. K-
kościół pod wezwaniem wszystkich świętych. Kolumna z figurą świętego Jana Nepomucena. Dawno żeśmy się nie widzieli. Święty Janie Nepomucenie. Szkoła podstawowa. Widzę cię. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Idę po ciebie. Tak nie może być. Żebyś walała się po ziemi. Żeby się nie okazało, że przyjdzie mi tutaj spędzić noc, miejsce jest odosobnione. Zadaszone. Zrobiło się cieplej. Mógłbym to wykorzystać, ale jeszcze podzwonię. Jeszcze powalczę o jakieś ludzkie warunki do pracy. A najważniejszym czynnikiem będzie dostęp do prądu, którego tutaj raczej nie ma. Śluza numer 13. Walkowice. Śluza numer 13, Walkowice. Wszystko się zgadza. Czy mógłbym wam coś jeszcze pokazać? No nie, wszystkie śluzy są do siebie bardzo podobne. No. Radolin. Kapliczka z figurą Jezusa Chrystusa. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy. Szkoła. Dawna szkoła? Czy wciąż szkoła? A może przedszkole? Radolinek.
jeszcze kilka kilometrów marszu i koniec przygód w tym tygodniu. No chyba, że coś się wydarzy, ale nie powinno. No chyba, że. Godzina 17. Kuźnica Czarnkowska. O, dzisiaj wpadnie nieco ponad 36 km. I na całym tym odcinku niczego nie zjadłem i niczego nie wypiłem.